Cześć! Hej! Witamy Was w pierwszym odcinku naszych vlogów. Ja jestem Łukasz. Nie widać. A to jest Kari. Tak, cześć, jestem Kari. Ogólnie Karina, ale bardzo nie lubię swojego imienia i bardzo źle mi się kojarzy, chociaż wiem, że jest bardzo piękne. Ale wolę, jak ktoś mówi do mnie Kari, więc tak się przyjęło, że jestem Kari. Fajnie było też powiedzieć o sobie w tym pierwszym odcinku, w tym pierwszym vlogu. Więc Łukasz, może zacząć? No to tak, mam 22 lata. Jestem z okolic Katowic. Mieszkamy tutaj w Warszawie. No i teraz ty może coś powiesz. Dobra, no to ja jestem Kari, jak już wiecie. Mam praktycznie 20 lat, ale dobra, nie będę taka, mam 19 jeszcze, bo to dopiero grudzień Jeszcze. jeszcze. Jestem ogólnie z Mińska Mazowieckiego, ale wyszło tak, jak wyszło, że mieszkamy tutaj w Warszawie, więc mam do Mińska 40 km, tak na oko. Ja ogólnie uczy się zaocznie. I on też, Tak. ale on nic nie powiedział, więc ja to muszę powiedzieć. Tak, uczymy się razem zaocznie w liceum. Ja jestem po szkole zawodowej pierwszego stopnia w zawodzie sprzedawcy. Ja skończyłam już wszystko, co powinnam. Już mogę iść normalnie do pracy. Ale stwierdziłam, że wybieram dalej naukę i poszłam do szkoły zaocznej, jak już powiedziałam, do liceum. Teraz, jak jest pandemia, no to niestety, ale mamy wszystko zdalnie. Niestety. I ciężko jakby cokolwiek, czegokolwiek się nauczyć. Jakby każdy, kto ma zdalne lekcje, to może sobie się domyślać. I widzieć na swoim przykładzie, że taka nauka przez komunikatory totalnie jest bez sensu i totalnie człowiek się niczego nie nauczy. Może o tak, może są jakieś, może są jacyś ludzie, którzy potrafią. No ja, dla mnie to, co ja słucham, to totalnie mi to nie wchodzi do głowy. Więc no, nie mam zielonego pojęcia, jak to wychodzi u innych, więc możecie dać znać w komentarzach, jak wam idzie nauka zdalna. Bo Tak. nam niestety nie. Znaczy, bynajmniej mi, ja mówiąc sama od siebie z serca nie. Ja chcę wrócić do szkoły, mimo że wiem, że dużo osób. Stacjonarnie. Tak. Mimo że wiem, że dużo osób bardzo się cieszy z tego, że jest koronawirus i że nie trzeba chodzić do szkoły, że można wstawać telefonem, tylko włączyć sobie pliki i iść dalej spać. No, ja niestety nie. Ja bardzo chcę iść do szkoły już. Już mam dość, jakby. Poza tym mamy zwierzaki, więc możemy je przedstawić. Mamy psa. Pies jest ode mnie z mojego domu rodzinnego. Jest to szpic miniaturowy, tylko nie wiem, gdzie jest. Tam jest. Jest to szpic miniaturowy, który nam przerósł na szpica małego. To znaczy, powinien ważyć 3 kilo, waży 6. Powinien być mniejszy, Dwa razy mniejszy. ale jest jaki jest. Jest to pies, któremu nie potrzeba zbyt dużo, ale jednak troszeczkę się różni od typowego kundelka. Więc tak. Więc nie wiem, Amor, może chcesz coś powiedzieć? Zobacz, tutaj się zobacz. Widzisz? No. Możesz powiedzieć: cześć, jestem Amor i bardzo was wszystkich pozdrawiam, tak? No. Tak. Więc tak, więc to jest nasz jeden pupilek. Dobra. Nasz drugi pupilek jest gabarytowo bardzo malutki. I możecie sobie pomyśleć, że to jest szczur, nie wiem, mszoskoczek, chomik. Nie, to nie jest żaden z tych. Jest ogólnie mały, czarny. Jest ciutka puchaty, aczkolwiek nie jest tak puchaty jak Amor, więc to jest ten. Ta inność. No i jest czarny, więc black and white. Tak. Jest mały, więc dajcie teraz znać w komentarzu, co Wam przyszło do głowy, kiedy usłyszeliście ten opis, a my przedstawiamy Wam. To jest nasz drugi pupilek, który nazywa się Kropek. Kropek ma 2 miesiące. Równe 2 miesiące. Dokładnie 10.10.2020 roku przyszedł na świat. Kropka wzięliśmy od mojej koleżanki, od znajomej, którą znam chyba ze 2 lata już, albo z rok. Ona ma hodowlę, chyba fioletowy ogród. Nie jestem pewna, więc w opisie napiszę Wam dokładną nazwę hodowli. Ona ma króliczki.
Są różne, króliczki od karzełków, po misie Teddy, czy jakieś tam inne jeszcze. No, nam przypadł właśnie ten taki mały skrzat czarny. Nasze vlogi i te wszystkie filmiki będą się składały praktycznie z całej naszej czwórki. Sprawą tego jest fakt, iż jesteśmy osobami wierzącymi, co oznacza, że będziemy was zabierać na różne uwielbienia, spotkania. Jeszcze wam nie powiemy, jakie spotkania. To będzie dopiero dalej. Ale naprawdę możecie, jak jesteście osobami niewierzącymi, to też nie martwcie się, że wierzące osoby to już na ranie mam, możemy sobie iść, bo kanał nie będzie składał tylko z tego, że będziemy non-stop mówili o Jezusie, o tym, co tam się dzieje i tak dalej. Po prostu mówimy to, gdyby ktoś z osób wierzących albo z osób niewierzących chciał z nami porozmawiać, no to jakby jesteśmy jak najbardziej do No. dyspozycji, jesteśmy otwarci na jakieś tam modlitwy, prośby o modlitwę, cokolwiek, jakby więc naprawdę. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, bo w No. sumie zaczęliśmy dopiero teraz i nie jesteśmy amatorami w tym, co robimy, więc jakby na pewno jeszcze nam daleko brakuje do amatorów, mimo że oglądamy filmiki różnych YouTuberów i influencerów, którzy naprawdę swoją pracę to poświęcają tylko na YouTuba. No my niestety jesteśmy świeży, świezi. Świeży, świeży. Świeży? Nowi. Nowi. Tak. Więc jakby jeszcze nam daleko do bycia super, hiper youtuberami, ale myślimy, że Wam się podoba. Spodoba. Tak. No. Więc na teraz to by było na tyle. Jakby, a, jeszcze najważniejsza sprawa jest taka, że nie będziemy siedzieć przy każdym filmiku na łóżku i opowiadać Wam jakieś pierdoły, bo to, co teraz mówimy, to Taki może wstęp robimy. dla niektórych jest nudne i najlepiej to by już wyłączyli po minucie. To jest filmik taki zapoznawczy się z nami, żebyśmy się zapoznali. I mam do Was prośbę, bo poznaliście nas, ale my Was nie. Więc W jak. komentarzach piszcie coś o sobie. Tak, napiszcie w trzech zdaniach coś o sobie. Skąd jesteście? Jakieś wasze zainteresowania, czym lubicie się, co lubicie robić w wolnym czasie, żebyśmy też was mogli poznać, tak? Żeby Żebyśmy. też to była taka relacja przyjacielska. Tak, żebyśmy się poznawali z każdym nowym odcinkiem. Na zakończenie jeszcze powiem, że na razie nie mamy Instagrama ani takich innych rzeczy typu Facebook czy coś, więc na razie, jak będziecie mieli jakieś pytania albo jakieś wątpliwości, albo coś, to po prostu piszcie w komentarzach. Będziemy się starali sukcesywnie odpowiadać na Wasze wiadomości. A jak powstanie już za jakiś czas Instagram czy coś, to już na Instagramie będziecie No. mogli do nas pisać czy z nami porozmawiać, więc no. Więc na ten czas, bo jest godzina, jak to nagrywamy, 15:16, więc na ten czas życzymy Wam dobrego popołudnia, żeby tam Wam nie było aż tak zimno, patrząc przez okno na ten śnieg. Ale cały Jeżeli. czas sypie. No, u nas cały czas pada. Jeżeli tam u was pada śnieg, to żeby wam było ciepło w domu, czy gdzie tam w pracy, czy gdzie to oglądacie teraz, czy pod kołdrą może rano, czy wieczorem, jak już umyci, ciepło jest pod kołderką. No, więc. I jak dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu: pada śnieg. Komentujcie, lajkujcie, dawajcie Oceniajcie. subskrypcje. Tak, im nas więcej, tym będzie jeszcze lepiej. No, więc pa, pa! Bajo.